No, uderzyłem się trochę. Oj, tam dobra. Kto to? Kim ty jesteś? Klonę. Pomocy! Pomocy! Halo! Dlaczego tu policji nie ma? Nie! No! Dlaczego policja wyjechała? Nie! Ucieczka! Kto to jest? Boję się! Goni mnie? Gdzie ty być? Chyba mnie zgubić. Dobra. On mnie zgubić. Dobra. O nie! Tu nie mam już przejścia. Nie. Nie, nie, nie. Szybko, otwieraj to! Otwieraj! No nie! Zamknięte! Nie! Ojej. Chyba mnie zgubił. Jeśli mnie nie zgubił, to ja nie jadę tędy. Dobra, próbuję. Próbuję od niego uciec. Nie wiem, co się dzieje. Ojeju, ale się ciężko tym skręca. Dobra, jadę, jadę tutaj. Powiedzmy. Co się dzieje? Ja dalej czuję, jak tą nogą w górę uderzyłem. Ała! Dobra. Gdzie ty być? On cały czas krzyczy. Ja go słyszę. Ja nie wiem, czy on mnie znajdzie. Ale dobra. Tu się muszę ukryć. No nie. Nie w tym. Tutaj. Tutaj. Tak. Tu się ukryję. Tu się ukryję. On cały czas krzyczy. Gdzie ty jesteś? Sobie 11 tysięcy. Jadę do ciebie. Mam zamiar do ciebie. Mam nadzieję, że on nie wie, gdzie jestem. Dobra, ja tu się ukryję. Teraz do ciebie, u ciebie będę. Ja tu się ukryję. Ja tu się ukryję, ja tu się ukryję. Ja się boję. Ja się ode mnie boję. Nigdy ci nie ukryjesz. Ja się boję. Ej, nie, ale ty mnie nie słyszysz, bo ja nie krzyczę takich ludzi. Ty jesteś. Ja cię znajdę. Nie ukryjesz się przede mną. Ukryłem się, dobra. Ukryłem się. Nie wiem, co się dzieje. On cały czas tam krzyczy. Boję się. Jadę po ciebie. Wiem, gdzie mogę tu iść. Tylko... czy to się uda? Nie. On już jest chyba blisko. Szybko. Tutaj. Nie, nie, nie. O, dobra. Nigdy się przede mną nie ukryjesz. On tu jest. On tu jest. Nigdy się przede mną nie ukryjesz. Powiedz mi, kim ty jesteś? Klonem. Jak ty powstałeś? Ty mnie stworzyłeś. Ja cię nie stworzyłem. Po co ustawiałeś tego? Tak się ubrałeś. Po co tak się ubierałeś? Bo lubię mieć taki strój. Tak mnie stworzyłeś. Nikt mnie... nie, zabierze. Może się... może się poprzyjaźnimy? Siadaj. Okej. Okay. Siadaj. Siadaj, pojedziemy do mojego domku. Takiego trochę dziwnego, okay. Ale... no. Bo nie chcę już kupować apartamentu znowu. A raczej wynajmować. Wiem, znam to. Też tak musiałem. Więc jedziemy tak szybko. Dalej myślę, jak powstałeś, bo ja cię nie tworzyłem. Ja sam nie wiem, jak mnie stworzyłeś.
Jeśli ja cię stworzyłem, to ja o tym nie pamiętam. Wysiadaj. Teraz mój taki mini domek. Taki fajny. No ładny. Taki skromny, taki no. Tam w ogóle jakiś licznik. Chyba na baterię jakiś tam licznik jest dziwny. Ja wiem, co to będzie. Co to będzie? Tylko ja tutaj zostałem stworzony. Tylko nie mów, że jeszcze... Ja przez papier chyba zostałem stworzony. Jeszcze nie mów, że jak ten licznik wybuchnie, to wybuchnie rakieta. Nie wiem, co się stanie. Ten licznik już pamiętam, kto mnie stworzył. Ten licznik. Aha. Zaczął odliczać i ja się pojawiłam tutaj. Aha. Tak naprawdę, to ja, że... Ten licznik... No. Ten licznik to jest do wybucha. Ten licznik powie, kiedy wybuchnie nuk. Aha. Chyba będę musiał wjeżdżać z tego miasta. I wracać tak, do Matki. Będziesz... Nie, nie będziesz musiał, spokojnie. To wybuchnie, ale my przeniesiemy się do innego wymiaru i będzie podobne. Tak jak tutaj. To dobrze. A tak w ogóle to... Albo będziemy musieli ratować o ten cały świat. Jailbreak, a tak nie, się nie, będziemy musieli go uratować i zostanie taki, jaki był. Albo będzie nowe coś, ale ja o tym jeszcze nie wiem. Będą darmowe rzeczy. Aha. Bardzo dziwne. Ej, a jeśli ten licznik wybuchnie, to ty też wybuchniesz? To już leci! To już leciało! Powiem ci tak, o, jak licznik już będzie na 0, 0, 0, to ja już zniknę. Uratuję cię. Nie będzie mnie. Uratuję cię. Dam radę! Dobrze. To musimy jechać po linii uratowania mnie, ale to jest trudne do uratowania mnie, ale ja to jest twój wybór. Czy uratujesz, czy nie? I tak mogę wybuchnąć i umrzeć. Jedziemy po donaty. Donaty leczą takie rzeczy, wiem o tym. Wiem. Dobra, bierzemy dużo donatów. Dawaj. Dobra, masz tu hajs? Dobra, dobra, chodź już, chodź. Biorę. No to bierz. Ja sobie już też wezmę jeszcze więcej. Dla ciebie, żeby, no. Dobra, mam. Dobra, siadaj. Jedziemy jeszcze po lotnie, bo będzie potrzebna. No. O. Mogę ci tylko powiedzieć. No. Zmień jeden kolor ubrania. Czemu? Inaczej ty też wybuchniesz. Nie wybuchnę, uratujemy się razem. A jak wybuchnę? Dobra. To nie wybuchnę, to się po prostu przebiorę w Windows XP. O, tak. Okej. Okay. Nie, żartuję, ty nie wybuchniesz. Ja tylko mogę wybuchnąć, bo przez ten licznik ja zostałem stworzony. Ja wiem, jak cię uratuję. Nie mogę ci powiedzieć. Ja wiem, kto to zrobi. Kto? Tajemnicza postać, której jeszcze nikt nie zna. Jaki nikt nie zna, to się musi znać. Tylko jedna osoba tworzyła ten świat i to wszystko. To ona tylko to zna. Kto? Vadimo. A przypadkiem Vadimo to nie jest ta postać? Nie wiadomo. Nikt tego nie wie. Dobra, chodź tu. Tylko jedna osoba i to ja tylko wiem. Dobra, musisz stanąć na tą linię. No. Weź lotnię w rękę. I no. Leć do wody, a jak będziesz przy wodzie, to zjedz donata. I to cię uratuje. Zrobiłeś? No zjadłem. Tak. To już nie wybuchniesz. Ja raz prawie wybuchłem przez taki licznik już raz. Ale
Zrobiłam to, co teraz ty i nie wybuchłam. Ale tu się ciężko wjeżdża teraz. Wiem, to mamy wjazd. Dobra, udało się. Co to za samochody tu dziwne jakieś? Ale jakieś fajne. Halo, panie, wracaj. Panie, wracaj pan. To jest auto. Panie, przestań, wracaj pan. Wracaj pan! Co to jest? Wracaj pan! Wracam, ja się tego boję. To jest straszne auto, dobra. Jedziesz wypłacić pieniądze tutaj, do banku? Nie! Dobra, to ja tylko wypłacę. Tak z 500 jeszcze do ja tylko, ja trzymam przy sobie pieniądze, bo każdy może mi ukraść. No, ja tylko tak 500 sobie wezmę, bo to sobie zawsze zachowuję w banku. Dobra. Okej. Okay. Siadaj, siadaj. Dobra, pojedźmy na przykład tam, zobaczymy co tam jest. Tam jest stacja dla pociągów. Tak w ogóle, to czemu tam jest kolejny bankomat, jak to bank nie jest? To można wypłacać tylko pieniądze, żeby pojechać pociągiem. Ej, ale... Ja znam... Jakieś dwa dni no. temu coś się dziwnego działo, a raczej wczoraj i dwa dni temu. A wiesz, co się działo? Bo cały czas na ziemi były jakieś walizki i to była jakaś droga. To było ustawione, jakby to była jakaś droga. Ta droga prowadzi do jednego przycisku, która ta postać tajemniczo wybuchnie. Ten niuk. Aha. Ja cały czas zbierałam te walizki i było w nich 1500 złotych. Dolarów. Złotych. Nie wiem, czy by w Anglii, czy w Polsce w końcu. Też nie wiem. Ja znam ten cały świat. Ja to poznałem przez jeden dzień. Cała... I pojechałam coś zobaczyć, ale się spotkałem. W sumie całe miasto, cała wieś się nazywa Jellybreak, a inne mają już inne nazwy. Już są no. zupełnie inne planety. My jesteśmy na Powiem planecie. Ci tak, o, Jellybreak jest wyjątkowy. My jesteśmy na planecie Jellybreak. Ja. A ta planeta jest wyjątkowa. Ja z Mad City tu przyleciałem. Mad City nie jest wyjątkowe, to tylko Jellybreak. Co to za dynamity? Lepiej tego nie wybuchać. Wybuchnij. A po co? Nie, lepiej nie. Boisz się? Nie chcę po prostu, nie chcę. Po prostu mam już dość. Aha. Przyjechałam raz tu do Jellybreaka kiedyś i kupiłam to Bugatti Chiron i do teraz je mam i jeszcze nie znam twoją historię. Skąd? Ja wszystkie znam historię. Skąd? Przez licznik. Jak licznik mnie stworzył i poznałem te wszystkie historie. Co? Tak. Naprawdę? Tak. W ogóle widziałem tu ostatnio i tu jest podróbka McLarena. Wiem. Jakaś podróbka zwykła. Chińska podróbka. Mogę ci tak opowiedzieć. No. O tym podróbce McLarena. Ja znam każdego samochodu historię. To jak ona powstała? Ta podróbka McLarena.
każdy chciał mieć McLarena prawdziwego. To oni stworzyli takiego, żeby myśleli każdy, że to jest prawdziwy. A nagle jeden odkrył, że to jest podróbka. I wszystkim to powiedział. A ja o tym już wiedziałem, bo to tylko ja wiedziałem. I tak naprawdę jest wolny. Tak. Bo ja go kiedyś przetestowałem, bo dostałem do testu. I o tym wiedziałem. Chyba jeśli znasz wszystkie historie, to wiesz, że tak było. Ja znam wszystkie historie z samochodu. No i wszystkie historie. Znam Chirona. Chirona. A jak powstał właśnie Chiron? Patrz. Najpierw powstał Veyron, co nie? No. Że Veyron był najszybszym autem tutaj. Potem przyjechał nowy samochód do tej gry. Tej nie gry życia. Torpedo, prześcignął to. Potem Voltbike jakiś. Prześcignął go. Był trzecim najlepszym. I Chiron został stworzony, żeby prześcignąć Veyrona. Ale się okazało w tym świecie, że Veyron jest jeszcze lepszy niż Chiron tutaj. No bo coś im się pewnie nie udało. No, za słaby silnik, nie ma V12. No to dlatego. Zlatujesz! Dobra, ja robię tak zwany hardcore. Nie bój się, nic ci się nie stanie. No, i zrobiłam idealnie. Nic ci się nie stało. No bo idealnie zrobiłam. Tutaj są kolejne jakieś bramki. O, tu jest lotnisko nawet. Tak. Wiesz co, ja już chyba bym poszedł spać. Ty jak chcesz. Bo jestem już zmęczony. Ja nie umiem spać. Ja idę spać. Jadę do domu. Idę spać. Mimo, że już się dzień robi, to ja jestem tak zmęczony. Da się tak zrobić, żebym był normalnym człowiekiem, tak jak ty, ale to jak będzie na liczniku minuta. A jak to będzie zrobić? Nie mogę ci powiedzieć, jak będzie minuta na liczniku i 0 dni, 0 godzin, tylko minuta ma być i mogę powiedzieć wtedy, inaczej to ja umrę. Nie umrzesz, bo ja cię już uratowałem, że nie wybuchniesz. Ale to nie jest wybuchnięcie, ja umrę. Ale... Nie mogę ci teraz powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko jak będzie minuta na liczniku tym dużym. Dobra, ja już nie chcę o tym rozmawiać. Ja idę spać. Dobranoc.